elementem elektrolizerowym produkcji srebra na Wydziale Metali Szlachetnych, bo jest to perełka perełki polskiej gospodarki. Co jest naszym celem w czasie procesu elektrofinacji? Uzyskanie 4-9 srebra, co się nam zawsze udaje. Kota bengalskiego zobaczyłem pierwszy raz u żony w lecznicy. Żona jest lekarzem weterynarii. Dotknąłem tego futerka, które jest naprawdę jedwabiste, bardzo przyjemne. Dowiedziałem się, że to jest kot, który ma w zasadzie cechy charakteru psa. Te koty są bardzo energiczne, lubią wychodzić na spacer, aportują, potrafią pływać, chętnie wskakują do wody. Planem hodowlanym jest utrzymanie linii takich kotów, jakie mamy, czyli celujemy koty w złote z bardzo charakterystycznymi cętkami. Powiedzmy, że dążymy do pierwowzoru, o tak. Artem przyjechał tutaj z Ukrainy po 24 lutym ubiegłym roku. Mama Artema musiała wracać do siebie, a ja zostałem opiekunem prawnym Artema. Artem chce zostać w Polsce i chce tutaj studiować. Myślimy, że Artem jest osobą, której warto pomóc. Zwłaszcza, że no, nikt nie wybiera sobie takiego losu, żeby w ostatniej klasie maturalnej zmieniać miejsce zamieszkania, przyjeżdżać tutaj i nie wiedzieć, co go czeka na miejscu. Ludzie powinni sobie pomagać.